No siema wszystkim, z tej strony Kelo4 i witam was w kolejnym odcinku z reakcji na piosenki. No i dzisiaj zdarzyła się rzecz wręcz nieoczekiwana, bo naprawdę dawno nie było tej serii. Ja jestem przeszczęśliwy, że mogę to znowu robić, a mianowicie wracamy do serii To czy to? Bo w naszym dzisiejszym, no można powiedzieć, że dzisiejsze wyniki, tak? Czyli w naszym głosowaniu na Facebooku wygrały dwie piosenki. Ogólnie musiałem nawet robić dogrywkę, bo były trzy piosenki z taką samą ilością lajków i reakcji. No i teraz wam na monitorze po tej stronie powinien wyskoczyć dokładnie, kto polecił tą piosenkę. To zaczniemy od tego, że pierwszą piosenkę poleciła Aga. Tak, ta Aga, z którą biorę i nagrywam. Ona poleciła właśnie Young Leosie. No i tutaj po drugiej stronie tego powinien się pojawić oczywiście druga propozycja, która także wygrała, a jest to propozycja Miłosza, a konkretnie Zdechły Osa West Coast. No i tak, oczywiście odsłuchamy jednej piosenki pojedynczo, odsłuchamy drugą piosenkę pojedynczo, no i po prostu ocenimy, który utwór mi osobiście, ja ocenię na zasadzie, nie zrobię reakcji, który utwór mi bardziej się spodobał. Oczywiście pamiętajcie, że cały czas trwa nasz ewencik do stycznia, styczniowa stówa, gdzie staramy się wbić 100 subskrypcji. Z tego co widziałem, o jedną subskrypcję mamy mniej. A dlaczego wam to mówię? Bo w sumie tak naprawdę nie chcę nic przed wami ukrywać, chcę być przed wami szczery, chcę wam zawsze mówić wszystko, co się dzieje, dobre, niedobre. No więc jak odchodzą suby, odchodzą, no nic na to nie zrobię, tak? Nie będę się zmuszał, nie będę robił z siebie jakąś sztuczną osobę, sztucznie wesołą. No, dobra, to przejdźmy w takim razie do pierwszego kawałku, który poleciła Aga. A jest to dokładnie właśnie Young Leosia, Jungle Gears na ficie z Japsonem. Jest to pierwsza propozycja. A ten utwór będzie oczywiście konkurował z utworem Miłosza. A Miłosz polecił utwór Zdechły Osa West Coast. Tutaj wszystko widzicie. Więc od razu bierzemy się do odsłuchu, nie będziemy jakoś dużo czasu zajmować. Jak widzicie, słuchawki są, wszystko jest sprawdzone, działa, więc nie będzie jak na niektórych moich relacjach, że wszystko na ostatni moment robię. No to co, bierzemy się za odsłuch. Ogólnie Young Leosia. Mogłem słyszeć to w radiu, bo w sumie jej głos brzmi dla mnie w każdym kawałku identycznie. Jest to ta sama sytuacja co u Kizo. Ja nie ubóstwiam tej bogini, jak to połowa ludzi, bogini Leosi, tak? Bo nawet jej nie słucham. Ale no, zobaczymy, jak ten utwór mi osobiście siądzie, nie? Więc mogłem to słyszeć, jeżeli mogłem, słyszałem to może gdzieś częściowo w autobusie czy gdzieś. Nie wdrażałem się nigdy w tekst, nie wdrażałem się w piosenkę, więc po prostu od razu bierzemy się za odsłuch tej nutki i po prostu powiem wam, co po tym myślę. No i tak samo zrobię ze Zdechłym Osą. Wysłucham w całości, powiem, co mi się podobało po każdym utworze, a potem ocenię, co było w tej piosence lepsze, co było w tej piosence lepsze, żeby po prostu było porówno. No, a wy pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i kliknijcie tam czerwony przycisk na dole. Staramy się bić 100 subów do stycznia, jest nas coraz więcej, dajecie radę. No, dobra, lecę z odsłuchem. I powiem tak, słyszałem to, jak nie słyszałem to w radiu przez przypadek, to pewnie na jakichś tam przeróbkach tam mieli kawałek refrenu, ale chciałem ocenić cały utwór. Ogólnie tak, beat jest naprawdę fajny, typowo dla mnie osobiście klubowy, dlatego ta piosenka ma naprawdę bardzo dobry odbiór, zresztą sami widzicie po viewsach, ile tego jest, że już 24 miliony. Jest to oczywiście nagrywane w labelu Japsona Interziomale. Nie wiem, czy on ma jakiś label swój? Chyba tak, no to już można nazwać chyba labelem. Nie wiem, ile on tam ma na członków, bo ja Japsona nie słucham. Oczywiście ma fajne 3-4 piosenki, ale nie, żebym go słuchał cały czas, nie? Ogólnie no, utwór mi się bardzo podobał. Pasowała się tak naprawdę Leosia do tego utworu. Japson fajnie poleciał, bardzo mi się podobała zmiana w utworze. I co? No teledysk, fajny teledysk, taki typowo, wiecie, wakacyjny, były klimaty tak jakby tropików, takich, no po prostu bogactwa, było czuć bogactwo w tym jakby otoczeniu dookoła, nie? No i pełno zieleni. Nie będę już wdrażał się w szczegóły, co tam było pomiędzy, bo bardzo dobrze widzieliście. I jestem ciekawy, czy i tak nie będę miał przejebany, czy w ogóle wypuszczam ten odcinek, bo już miałem problem przez to, że tam pojawiały się właśnie takie używki. Dlatego nie chcę wspominać, o co konkretnie mi chodzi.
Dobra, więc Agu, dziękuję Ci bardzo za propozycję. To była propozycja Agi. No i teraz przechodzimy do propozycji Miłosza, a propozycją Miłosza jest właśnie zdechły osa. Ze zdechłym osą spotkaliśmy się już wcześniej i powiem Wam, że akurat z nim się spotkaliśmy, kiedy robiliśmy pierwszy odcinek To czy to? I wtedy właśnie zdechły osa z Chinolem rywalizował. Dobra, teraz zobaczymy, jak tam zdechły osa poleciał. Mam nadzieję, że nie ma tylu kurwa wulgarnych obrazków, co było to w tamtym teledysku. Dobra, lecimy do odsłuchu. Jebać hip hop. Jebać hip hop i machanie łapą. Przykręcę ci na wikę śmiercionośną. Jak jebany aligator z kurwy synie. Mnie się nie ominie. Zobacz jak to płynie ze chłosa. Nikt inny tak nie nawinie. To jest stilo. Jedno takie na tysiąc. Ziomki mnie pytają co tam kurwa z moją płytą. To jest Rilton. Bogaty łaku. Bujam się w busie niewjebanym Cadillacu. To jest wrocławski West Coast. Serce mi pierdolnie cały czas, ty zwiększam tempo. Ludzie robią wow, mówią, że rozpierdol. Chcesz mi dawać rady? Typie, weź się pierdol. Jebie się ze sceną, bo dobrze ciągnie chuja. Dostałeś padaki, że aż tak cię buja. Ty osa, koncertów psuja. Mam zajebisty bęk, zawsze lecę na czuja. Teraz kurwo wiesz, kto z młodych ma pazur. Jak nie jesteś głupi, wiedziałeś od razu. Zawsze swoją trasą, pomimo zakazów. Słyszałeś te cioty, te kurwy za mną jadą. A ja jadę z nimi. Kurwa, żaden z tych debili nie stygnęły. Bo to słabe skurwysyny. Gadają o kasie i nie mają rozkminy. Dolewam benzyny. Wrocławski West Coast. Serce mi pierdolnie cały czas, ty zwiększam tempo. Ludzie robią wow, mówią, że rozpierdol. Chcesz mi dawać rady? Typie, weź się pierdol. Wrocławski West Coast. Serce mi pierdolnie cały czas, ty zwiększam tempo. Ludzie robią wow, mówią, że rozpierdol. Chcesz mi dawać rady? Typie, weź nie pierdol. Jesteś pontem, nieraz zostałem w mordę. Chciałbym mieć na czynsz, ale jebią mnie pieniądze. To nie problem, zrobię złotą płytę. Co ty kurwa eter odjebałeś z tym bitem? To jest bęgiel. Dzięki, rozepnę im bębę. Mimo, że wulgarnie twoja mama mówi świetne. Wiesz dlaczego typie nie powinno się mnie kurwa nazywać raperem? Bo nas dzielą lata świetne. Jestem z kosmosu, dlatego tak klepię. Ty jesteś cepem, dlatego tak jebiesz. Blizgam tak dobrze, że nie da się lepiej. Od O do S do A, nożem dźgam scenę. Jo, aż krew się leje. Ej jo. Jo 7-1. Pozdrawiam podziemia. Ej co? Dawaj refren. Wrocławski West Coast. Serce mi pierdolnie cały czas, ty zwiększam tempo. Ludzie robią wow, mówią, że rozpierdol. Chcesz mi dawać rady? Typie, weź się pierdol. Wrocławski West Coast. Serce mi pierdolnie cały czas, ty zwiększam tempo. Ludzie robią wow, mówią, że rozpierdol. Chcesz mi dawać rady? Typie, weź się pierdol. No jak tutaj widzicie, mamy zapowiedź właśnie płyty, sprzedałem dupę, tak się nazywa płyta zdechłego osy. No i ogólnie co wam mogę powiedzieć, klimaty typowo uliczne. Czy mógłbym to wziąć i podrzucić pod starą szkołę? Kurde, no trochę czuć takiej starej szkoły tutaj, takie typowo osiedlowe klimaty. Ale no osobiście mi takie klimaty nie siadają, chociaż doceniam, bo fajnie leciał, na pewno tekst był tutaj bardziej zawiły niż w pierwszej propozycji od Agi, więc fajny teledysk, fajny utwór. Kurwa, byłem w szoku, że tak naprawdę nie muszę się bać, że mi zaraz to zdejmą tutaj z jakiejś sceny. No, dobra, no to bierzemy się w sumie za podsumowanie. Kurwa, nie ten klawisz jak zwykle. No, więc tak, jakbym miał oceniać propozycję Agi, Leosia, propozycja Miłosza, zdechły osa. Więc powiem tak, jeżeli chodzi o klimat teledysku, o wiele bardziej mi teledysk siadł Leosi. Bardziej kolorowy, bardziej trafiające w moje gusta. Pamiętajcie, że to jest tylko moja ocena. Wy możecie mieć w ogóle inne zdanie o tym utworze, więc też nie wzorujcie się. Po prostu ja robię reakcje na odsłuchy tych piosenek i ja oceniam, co mi się bardziej podobało. Więc jeżeli chodzi o teledysk, to mi o wiele bardziej Leosi się spodobał.
Bicik. Kurde, powiem wam, że Osa miał nawet fajny bicik i też mi usiadł ten bit, ale jeżeli chodzi o takie melodyjność, o to, co będą ludzie bardziej słuchać, no to wiadomo, że bardziej by słuchali Losi, tak? No bo wiadomo, taki lekko klubowy. Poza tym po samych viewsach możemy dostrzec, że po prostu Leosia ma 24 miliony, a tutaj Zdechły Osa ma milion, no, 1 200 000, zaokrąglmy to. No, więc to jest, jeżeli chodzi o te liczby, mi tutaj też bardziej Leosia siadła. Bardziej popularne, kurde, no, kolorowszy był, mówię, Leosia. Pod względem bitu, bit brzmiał dla większości osób lepiej pod względem Leosi, ale dla mnie, bo tego nie powiedziałem, bardziej się uderza taki bit Osy, bardziej uderza w mój klimat i dlatego dla mnie bicik Osy jest o wiele lepszy. Jeżeli chodzi o zawiłość tekstów, no to tutaj wiadomo, że Osa bardziej się napracował, bo no, po prostu tak mi się wydaje, że się bardziej napracował, tak? On nie jest popularny tak samo jak Leosia, bo naprawdę teraz nasze polskie społeczeństwo uważa Leosię za boginię, tak? Po tym, jak raz wystąpiła na kawałku Maty. I co ja tu jeszcze mógłbym ocenić? No mówię, tekstowo o wiele lepiej Osa, dlatego Osa na razie wygrywa 2-1. Kurde. Szczerze nie mam pomysłu, z czego mogę. Dawno nie robiłem tej serii, nawet nie pamiętam, co ja wtedy brałem pod uwagę. Dobra, myślę, że w sumie na tym możemy zakończyć odcinek, więc jeżeli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, kliknij tam czerwony przycisk na dole. Pamiętajcie, że cały czas walczymy o wbicie 100 subów do stycznia. Nasz evencik styczniowa stuwa. Jak się uda, to robimy pierwszy konkursik. Zrobię też specjal, w którym naprawdę bardzo dużo będzie zależeć od was. Chcę też oczywiście podziękować uczestnikom, którzy też rzucali propozycje, bo walka była naprawdę zaciekła i bardzo mi się to podobało, że nasza grupka na fanpage'u bierze i rośnie. A i oczywiście wpadajcie na fanpage na Facebooku. Kurwa, nigdy nie mogę ułożyć równo tych rąk. No, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Nała.